taki ostatnio wywiad czytałem z Anią Ortodoks. Tak. Jedna z tych pań, do których, że tak powiem, wielu moich kolegów, no ja nie czuło taki pociąg seksualny, jak się pojawiała w teledyskach za młodu. Za takiego młodu jeszcze za czasów Klipola, takich wiesz, jak teledyski leciały na TVP2. I ona przyznała, że miała kilka sesji erotycznych w młodości, jak zaczynała. Tam na seksyjnie pracowała itp. I to mi tak natchnęło, że patrz, te wszystkie babki, które gdzieś pojawiały się w tych Ketsach, High Society czy coś tam, nie pamiętam, kurde, coś były takie, wiesz, porno świerszczykiem dokładniej. No to one mają lepiej niż te współczesne teraz, bo jak raz pokażesz dupę cycki, to w internecie to zostaje na zawsze, a ten papier gnije gdzieś na... Nie ma chyba na dyskach twardych wszystkich wydań tego typu pism, na przykład przed 90 rokiem. No jeżeli ktoś nie zachomikował sobie na strychu, to nawet no ślad zaginie po takim... Nawet jeśli są, takiej śliskiej historii. To są skany archiwalne i no co, kto ci to wyciągnie? Nic, za pamięci tylko. No właśnie. A właśnie. Teraz, kurwa, co nie zrobisz, chociażby głupie selfie, pójdzie to w chmurę, chuj. Tak, nie ma to już na zawsze, zbekapowane na 100 tysiącach. Czujesz 5 razy, to jeszcze ci odzyskają, kurwa, głupie zdjęcie. Przypomniał mi się motyw, wiesz, zaczynamy, już będziemy się śpieszyć. Przychodzi babcia Marty do domu i dziadek siedzi przy stole, taki delikatnie mówiąc, też zrobiony. I na stole litrowa wódka pusta, nie? I babcia wchodzi taka przerażona, sam to wypiłeś? A dziadek, nie, z kolą. Ale to jest życia, naprawdę. To się wydarzyło. Ale naprawdę litra obalił? Ale dobre skojarzenie, dobre litra obalił. Litra obalił sam, kurwa. Tak. Ja jestem w stanie samemu tylko 0,7 zrobić. 0,7? Tak, i dla mnie to jest wystarczająco. Mógłbym litra zrobić, nie, ale źle się czuję po liczbie. 0,7 w odstępie czasu, wesele, myślę, że... Nie, 0,7 da radę. Przy komputerze, w sensie, że... A, że siedzisz? Nie, no, nie, 2-3 godziny robię 0,7. Zniszczyłbym się. No, akurat 0, nie, zniszczyłbym się. A po litrze to... O, skurwa źle. Ale dobrze, nie o tym... Dobra, Grzesio, to co, to zaczynamy, lecimy. To co, został jeszcze jeden kawałek? Nie. Żeby kabel, wiesz, się nie przesunął. A, dobra. Nie, zostaw. Teraz się trzyma, Grześ, także już nic nie dotykajmy. No, dzisiaj taki wygodny, dość komfortowy odcinek, bo będzie... Tak, jedliśmy właśnie. Troszeczkę przypalono, Grzesiu, to ten, już tam nie zamawiaj od nich. No, o czym dzisiaj porozmawiamy? Idola dzieciństwa, rzeczy, które jarały nas, czyli nostalgia, retro, wiadomo, ale rzeczy, które nas jarały jako dzieci. Czy ja mogę zacząć? Ja miałem swój zespół muzyczny, który jara mnie po dziś dzień. Moja kochana żona mnie zabrała na teledysk, znaczy na koncert, przepraszam, to było Roxette. To nie jest... No teledysk ci, Grzesiu, chodź pokażę ci, Grzesiu, mam do ciebie niespodziankę, rodzi tak z YouTube'a cię. O Boże, oni są w telewizorze! Nie, widziałem faktycznie ich na żywo chyba w Gdyni, w Gdańsku, już nie pamiętam. Uwielbiałem ich, Roxette. Ja wiem, że to nie jest zbyt super zajebisty zespół, śpiewający bardzo ambitną muzykę, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale bardzo lubiłem głos wokalistki i muzykę, którą robili. I to mnie jakoś w ogóle, jeżeli chodzi o muzykę pop, ukształtowało. Wiem, że to nie jest dobry przykład, ale po prostu kocham ich, kurwa. Uwielbiam ich muzykę. Jest bardzo wesoła, skoczna. Hello, YouTube. Hello, YouTube. Hello, YouTube. Nie wiem, bo you ja... Fool. To są... No widzisz, to jest śmieszne, że ja w chuj pamiętam piosenek, jak one brzmiały za młodu. I popełniasz błąd, że na przykład w głowie instynktownie, zamiast przywoływać sobie angielskie wyrazy, to śpiewasz tak jak... Yamaha, Yamaso. Tak. I keep a shun everywhere you go. Ja miałem... Byłem totalnym maniakiem. Takim naprawdę zbieraczem. Półtora roku miałem pierdolca na punkcie AC Piorun DC, takiej ekipy. To znaczy... polski zespół. Dusze! No, ale miałem ten i z Bravo, z Popcornu, handlowały, wymienna była ta, na przykład kuzynka miała pierdolce na punkcie Toma Cruza. I jak ja miałem coś Toma Cruza na AC Piorun DC, to po prostu następował barter, nie? I ten, miałem taki wklejacz, miałem od groma takich plakietek, to się nazywało. Było tak, że jak miały chociaż plakietce, to ktoś mógł podejść i powiedzieć tytuł płyty. I mógł ci wyrwać z koszuli i zrobić dziurę, jak nie powiedziałeś od razu całej dyskografii, a on ją znał. Takie swoją były klimaty, drogą, nie? Kurwa, pomyślcie, zbieraliście kartki albo tego typu, nie, jakiś ten. Gdybyśmy wtedy jako dzieci wiedzieli,
ile teraz będzie tego wszystkiego dostępnego za darmo w sieci, to ja bym kurwa wszystko to wypierdolił do śmietnika. Nic bym kurwa nie zbierał. My myśleliśmy, że Boże, te notatniki jakimiś zespołami, coś, to będziemy trzymać przez 50 lat i to będzie cenne. Bóg wie ile kurwa, a później kurwa internet wszedł, wszystkie zdjęcia za darmo. Możesz sobie to drukować w piździec ile chcesz. Plakaty samemu musisz sobie robić. Boże, przecież teraz masakra. A no ale to... Niestety, taka ja różnica pokoleń. Puszki zbierałem. Jeszcze mi się tam się pochwa, ja potem moja mama się wkurwia, wyjebała. Ale to jest cały czas surowiec, który możesz sprzedać. No ale miałem takie Bawarie, takie, że w Peweksie dało się tylko dostać. Sąsiad mi nie wyrzucał do kosza, tylko mi przynosił już takie nawet umyte, wiesz? Takiego fajnego sąsiada miałem, który w Stanach miał rodzinę. Był puszki. I bardzo dużo też opakowania po papierosach, takie, no przechuj. Zróbmy dzisiaj taki odcinek szczerości. Przyznajmy się, bo kurwa mi to leży na sumieniu i nie chcę, żeby na mnie ciążyło, wy siedzicie, Barański, Skali, Gokowe Klimaty albo takie ambitne jakieś kurcze, rozumiecie, rock'n'rollowe czy bluesowe. Nie, kurwa, powiedzmy szczerze, jakie najgorsze gówna nam się w życiu podobały i mamy do nich słabość, Grzesiu. No ja już powiedziałem o Roxette. Miałem pewnie swój okres, ale to był końcówka podstawówki. Ale co, Roxette to jest obciach jakiś? No trochę nie jest, rozumiem. Ja we pozorom trochę jest. Nie, no tak, ja to no bo lubię, ty metalu no, słuchałeś tak, przecież. No, miałem swój okres w podstawówce, to powiedzmy, że jak każde dziecko teraz się usprawiedliwiam, ale nawet podobały mi się smurfne hity, kurwa. A podobały mi się też smurfne hity po niemiecku, kurwa, już nic nie rozumiałem. Ale to chyba rytmika mi się bardziej podobała. Trochę Modern Talking, to jest przecież Temptation Disco Polo. No trochę tego jest, a Łukaszu u ciebie, ja się muszę zastanowić. Znaczy ja muszę przelecieć przez kurwa epoki takie życiowe. Przede wszystkim totalnego pierdolca miałem, ale to nie jest obciach, akurat Małe WW uwielbiałem. I to jeszcze jak nawet byłem nastolatkiem, Małe WW, pewnie nie każdy to kojarzy, raczej mój rocznik. To byli ci z WW, z tej kapeli, którzy zrobili edycję taką dla młodych. Coś jak była Akademia Pana Kleksa, taki soundtrack, bardzo fajnie wydane to jest na płycie. Nawet tą płytę mam do dzisiaj schowaną w kartonie na pamiątkę. Natomiast to Małe WW zostawmy, bo to może nie był obciach. Ja jako nastolatek, jak słuchałem rocka, metalu, to mi się strasznie Anita Lipnicka podobała. Uwielbiałem, kurwa, ty. Czekaj, co to było? Jak oni się nazywali? Virus Manx, ten pierwszy. No kurwa, miałem taką słabość do tego Authentic. To jest numer... Co oni śpiewali? Widziałem Olba Cień? Nie, to potem. Stankiewicz już była. Bourbon, nie chodź, bo znowu będzie tu ptanie wchodziło do siebie. Ten. Już do siebie. Raus. Ja bardziej... Idź do siebie, kurwa. Spróbuj choć raz i spojrzeć prosto w słońce, zachwycić. Bo ja w ogóle uwielbiałem jako ta kolonia, jakbyśmy całą kolonią na Młodych Wilkach. No kurwa, no taki film, ja po prostu za młodu to był dla mnie genialny, no to filmos. Jak to teraz oglądam, ręce opadają. Totalnie. Ja miałem bardzo, bardzo krótki epizod, jak to się mówi, bardzo króciutki, może miesięczny w gimnazjum, ale który dziś dzień jest wypalony w mojej pamięci, że bardzo podobał mi się Baim. Matka, ojejku, i tak? Kurwa, szczególnie a który? Ten. A który? No. Ale stara z Baimu, ta Kozidrak, to ta, fajna kozidrak, była. Tak, Kozidrak, Kozidrak. Bardziej mi się podobało, no kurwa, jak to szło, ty masz spodnie. Pustynia? Nie. Aha. Kurwa. Ile jesteś wart, sam nie, nie, swoją miłość. Kurwa, nie. Nosisz spodnie, więc walcz. Aha, tak! Jesteś białym żołnierzem. Nosisz spodnie, więc walcz. I rozkminiałem to na Walkmanie. Co to kurwa znaczy? O czym ona śpiewa? I po dziś dzień się nie dowiedziałem, kurwa. O czym ona pierdoliła? Co za telefon? Dzwoni telefon, Grzesiu. A, to... Drzwi zamknij! Nagrywanie w warunkach domowych. Weekend. Widzicie, na co poświęcamy nasz weekend, kurwa? Siedzimy, nagrywamy to gówno. Pies no, ale się napie, no. Wszyscy dzwonią. Dobrze. Strasznie, ale to jest w ten sposób naturalny. Nie, Grzesiu, to jest zmontowane celowo, reżyserka. Magda, teraz dzwoni. Ty szybko. Dźwięki podkładałeś w premierze. Kurwa, ciągniemy go za taką mikrożyłkę, żeby z łóżka strzelić, żeby potuptał, nie? W roku to cały czas siedziałem, ale bardzo mi się podobał. Miałem problem z tym. Pierwszy Mayday, nie wiem, czy kojarzycie, jak chodziła taka elektroniczna muza. Prodigy to nie był wstyd. To słuchać, to tam czasami ludzie z tym mieli problem, bo bardzo dużo fajnych riffów, trący, to było tak kurwa nowatorskie, że nie było obciachu przy kolegach metalach czy tam rockowcach, że o kurwa słuchasz Prodigy, a w ogóle ta nie, Fat of the Land, to już sorry, to już taki trashowe było już nawet momentami. Natomiast no Music for the Jill Generation, no kurwa, wyjebane po prostu, no do dzisiaj w pierwszym moim top 10, jeżeli chodzi o płyty, uwielbiałem, ale Members of Mayday, kojarzysz takie? To było... Nie.
Takie techno to było. Tak, takie. Jakieś takie. To na dyskotekach puszczali. To mi się podobało. I jeszcze z obciachu, muszę wam powiedzieć, a to kurwa zaboli, ale no niestety mam taki sentyment. U mnie w domu mama i brat namiętnie słuchali braci Golców, ale tych z pierwszej płyty. Tam, znaczy nieważne, potem to jak życia. Przeprowadziłem się do akademika, ten, to jak skakał Małysz, pierwsze sukcesy miał takie, to były 2000, bo tak nagrali, bardzo właśnie. Dużo wtedy właśnie Golcowie byli katowani i naprawdę ja uważam, że tacy nieinwazyjni celebryci, no mimo, że oczywiście jest to przaśne, mam do tego taki sentyment, jak to słyszę, tu na razie Ściernisko był hymn, kurwa, pierwszego roku na studiach, no przepraszam, ale nie wstydzę się do tego przyznać i ostatni obciach jeszcze, ale już taki współczesny. To niestety, ale to już będzie bolało, już będziecie się śmiali z kierownika, kurwa, polewkę mieli, ale bardzo często jest jakiś hit, który ci się dobrze kojarzy. Na przykład zapamiętałeś go z Kolonii, na przykład wstydzisz się tego, że to nie są twoje, kurwa, kazamaty muzyczne, ale mimo wszystko po prostu go słuchasz, tak jak miałem, mam na Kubie non stop było katowane Łaka Łaka Shakira, ja mam słabość do tego, podoba mi się, kurwa, ja ci podaję, jak Shakira tańczy w tym teledysku, no. No nie wiem, no wiem, kurwa, Grzesiu. To jest porównywane ze słuchaniem Kelly Family, kurwa, jak dla to, no to jakbyś miał wątek życiowy, że Kelly Family by ci wlazło w podświadomość, to byś się podobnie... No nie, no to jest to siara. No, to są piosenki... To jest Shakira, to są piosenki z Kolonii, taka... tak jak La Bush, be my lover, wanna be my... Nie, ale to nie wstyd, to nie wstyd, że to tak, wszyscy, nie? Później zacząłem słuchać Rammsteinu w liceum, który opanował mój umysł na długie lata. Już teraz średnio. Ale tak, przepraszam, nie. Przyznam szczerze, że trochę podobał mi się Piasek. Co ty, o nie! O kurwa, szczególnie coś tam namaluje cię, kolorowe coś tam, już nie pamiętam, kurwa, tego. Te szlagiery, jego Jezu. Aj! Wstyd. Miałem okres, że słuchałem trochę Krawczyka, który jest, kurwa, śpiewa naprawdę bluesowe disco polo. Ale parę ma dobrych Krawczyk. Parę ma dobrych, szczególnie tych starszych. Starszych, tak. Może nie aż parostatkiem, ale... Parostatkiem w piękny rejs, statkiem na parę, piękny rejs. A ja chciałbym powiedzieć jeszcze taką rzecz, że pakując w kartony, jestem takim chomikiem właśnie, magazynuję dużo takich z nostalgią związanych rzeczy. Pierdu mam tyle, że... Strasznie. I to jest, ja w ogóle jak jakieś przeprowadzki są, to potem to kurde muszę za sobą targać. Jak są w ogóle u mnie imprezy domowe, to... Pierwsze co wyciągam jakiś z brzegu karton, na przykład wyciągam, mam dalej z gwarancją na terenie całego ZSRR z opakowaniem ruską grę Wilka Jajeczka, jak łapię, nie? Pamiętacie to kurestwo? Tazo, kurwa, mam prawie wszystkie, kurwa! Grzesiu, przybliż do kamery, pokaż. Zbierałem to kurestwo tyle lat, proszę bardzo, oryginalny jeszcze album Tazo, kurwa. Ja pieprzę. Ja pierdolę, słuchajcie, jaka to jest pamiątka, kurwa, to jest absolutnie nie do ruszenia. A to ja gówno... Mam, a ja nie mam swoich turbo, kurwa, samochodów. To gówno jest chyba, nie wiem, no może nie jest starsze niż połowa mojego życia, ale kurwa, naprawdę, ja pierdolę. Sentyment taki do tego, mua. Ja mówię wam, i na imprezie wyciągam taki karton i po kolei, a najczęściej wiadomo, ludzie w podobnym wieku i wszyscy, co ty to masz, kurwa, albo ja cię, ale to Grzesiu, może kiedyś jak odcinek u mnie nakręcimy, to zrobię taki odcinek, że po prostu powyciągam parę rzeczy, o, jeden karton losowy, można taki odcinek zrobić, co tam, dwa odcinki, jak będziesz u mnie, wyciągam taki karton i powspominamy, w którym mam po prostu takie, kurwa, też wyjebane. Mam takie kartony. Tutaj przybiję tylko fotką, w której to będzie widać, karton z kasetami magnetofonowymi i zatrzymajcie sobie, jeżeli chcecie, na stopkratce i sprawdźcie. Jeżeli widzicie jakieś kasety albo kapele, których słuchaliście, albo kapele, które chcielibyście wyśmiać, to śmiało piszcie w komentarzach, a kolegów, których niektóre kasety należą, bo trzy w tym kartonie kasety nie oddałem, no sumienie gryzie mnie, kurwa, ile już, z 20 lat minęło chyba ponad. No to się zgłoszą. No to jak się zgłoszą, to im je oddam. No zapraszam kolegów ze szkoły średniej szczególnie, bo to jest właśnie ten czas, w którym się skończyły kasety magnetofonowe. Głosy dzieciństwa albo zapachy jeszcze. Głosy dzieciństwa? Chyba jeszcze mamy czas, żeby o tym powiedzieć. No to ja myślę, że od zapachów mogę zacząć. Moim zapachem dzieciństwa to są dwa zapachy. Jeden to jest zapach asfaltu, zarówno zgrzanego, jak i tego po deszczu. Bardziej ozonu, ale to też asfalt pachniał. To są rolki, to jest bycie w ogóle na podwórku i tak dalej, i tak dalej. Rozpierdolenie twarzą o beton. To jest asfalt, który się wciskało palcami po słońcu. To jest wszystko kurwa z miasta. Jak ktoś się wychował, to dobrze wie. A drugi zapach to jest zapach jeansu. Ponieważ
spodnie były jeansowe, często ogrodniczki były jeansowe, kurtki były jeansowe, czapki były czasami jeansowe i zapach jeansu po dziś dzień bardzo mocno kojarzy mi się z dzieciństwem i to takim naprawdę fajnym dzieciństwem. Szaleństwem, kurwa, we wszystkie strony. A twoje zapachy, Łukasz? O kurwa, no moje będą drugie hardkorowe. Wielbiałem za młodu zapach benzyny. To jak podjeżdżaliśmy na stację benzynową, to matka mówiła: dzieci, nie wąchajcie, bo was zębli. Nigdy mnie nie zemdliło. Uwielbiam, tato, mogę jechać z tobą zatankować malucha. Chodź, Łukasz, jak chcesz. Tylko wąchałem i taki sąsiad miał, pamiętam, to był Zaporożec. Jak on ruszał, wszystkie dzieci z placu biegły, a nie mieszkałem w taborze cygańskim czy coś. I wąchaliśmy z paliny. Kurwa, Grzesiu. Ja mówię, to zawsze... odcinek szczerości, więc chcę to z siebie wybrać. Zawsze mówię, tacie, że chciałbym, żeby powietrze tak pachniało jak benzyna. Czemu nie może tak pachnieć? Jakiś zapach? Czy tylko benzyna? Nie, to tylko to. Jeszcze mi się bardzo, ale to takie konotacje do dzisiaj mam bardzo pozytywne. Sklep warzywny, uwielbiam zapach takiego sklepu warzywnego. To ja lubię w mięsnym, kurwa. Ale nie stoiska, kurwa, ze zgniętymi owocami w dyskoncie. Ja lubię zapach mięsnego i lubię zapach starej, dobrej gumy do żucia typu Donald Turbo. Ten zapach taki, że ktoś żuje. Także ja przy tym zostanę. A z odgłosów, Grzesiu, jeszcze taki hałas. Z odgłosów? Hałas, to ty zacznij, bo ja muszę pomyśleć o odgłosach. Ja mam tak, te piłkarzyki takie. Brzdęk. Kojarzycie, jak w rowerze wkładało zużyte lekarstwa, nie? Takie taką po zużytych lekarstwach. Szprychy, tak żeby tyk, 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 tyk. Taki trik był na osiedlu i to był fajny szpan. Wszyscy z okna się dali. Hardkorowcy, co kartony wkładali. Jak jechać, robił karton. To tak nakurwiało. Można było przez kierownicę zaliczyć wywrotkę. I jeszcze, no właśnie, gierka jeżka. Tak, tak. To ja mam trzy zapachy, kurwa, dźwięki, Grzegorz, skup się, które pamiętam, takie charakterystyczne. Jeden to jest dźwięk rolek, używa rolek, jak ktoś jeździł po betonie. Maniak, jakiś totalny rolek, rolka. Uwielbiałem rolki. Drugi dźwięk to jest riki-tiki-taki, kurwa, te kulki na sznurkach, jak ktoś tym napierdalał, to całe po blokach się odbijało. Tak, 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 tak. I potem było... Mój nadgarstek, kurwa, gips! A trzeci dźwięk, taki już bardziej sentymentalny teraz, wtedy jak zwracałem na to uwagę, ale kurwa, jak się było na osiedlu, albo się wieczorem siedziało w domu i ten charakterystyczny dźwięk, tego już dzisiaj nie słyszycie, o czym kiedyś mówiliśmy, było: Michał, na obiad do domu! Tak, siara. Michał, hehe, mama cię woła, hehe. I to bo jakby wtedy, twoja się nie darła, nie? Wtedy tak, a przecież każdy miał to samo. Ale to jest tak strasznie urocze. Ja mam taki sentyment, że ludzie się darli na swoje dzieci przez balkon. Tak, żeby... i nigdy wstydu nie było w tym. I kurwa, i każdy wracał na ten obiad, wpierdolał tego schabowego ziemniaki, energia wtedy taka była i na podwórko. Dlatego kurwa, to dzisiaj tak szybko jem bardzo. I się dziwią, czemu tak? Bo ja szybko jadłem w domu, żeby wrócić na podwórko do zabawy. A teraz przed komputer. Tak, bo teraz. Mamo, mogę zjeść przy kąpie? Zjedz coś. No Jezu, przestań. Najgorsze, jeżeli kurwa kiedykolwiek będę miał rodzinę, to absolutnie obowiązkowe albo kolacje, albo obiady przy razem, rodzinnym tak, kurwa edukacyjnym stole i rozmawiać kurwa bez telewizora, bo to kształtuje kurwa umysł. Jesteśmy dziadami, kurwa mać. Się rozmarzyłem dzisiaj w tym odcinku. Kurde, piękne czasy, piękny bez czasu. A nie wróci niestety. AW 80. No, Grzegorzu, to jak dzisiaj taki sympatyczny odcinek, to podejrzewam, że i wkurzenie tygodnia, czyli tak zwany wkurw tygodnia, będzie sympatyczny. Cóż ciebie wkurzyło, zirytowało w tym tygodniu, miesiącu? Nie wkurza dostarczanie przesyłek pocztowych, listowych właściwie, do skrzynek. Mianowicie, wiem, do czego bijesz. U mnie nagminnym jest, że ja najczęściej pracuję w domu. Jestem czasami w tym domu, kurwa... Od rana do wieczora nie ruszam się, chyba że wyjdę z psem, kurwa. Ale to są naprawdę wypady króciutkie. I kurwa, siedzę od 8 rano do kurwa 16 na przykład. Schodzę na dół z psem, a tam kurwa 3 awiza. Żadnego kurwa domofonu, żadnego zapukania kurwa w drzwi. Nic. I zgłaszałem to na poczcie, prosiłem, żeby coś z tym zrobili. To jak na złość następnego dnia, kurwa, taka sama sytuacja, awizo już leżało. Nie chcę im się wchodzić, nie dzwonią, ale kutasy, w dupie to mają. Nawet na tym takim kodzie kreskowym jest kto dostarczał. Kurwa, powinno się ścigać tego leniwego chuja. Ja pierdolę, co tu psy biegają, kurwa, że go pogryzą, albo nie wiem, co mu się stanie. Jestem w stanie zrozumieć. Jest winda, nawet no, nie wiem. Nie potrafił zadzwonić domofonem, nowe osiedle, kurwa, chuj go wie. Ale przecież wszedł na tą klatkę, wrzucił to kurwa do skrzynki. No ja pierdolę, już wszedł na tą klatkę, no nie może wjechać, po kurwa, to źle, nie lepiej maila, nawet papieru nie marnować. Mailem napiszcie, że mamy ruszyć dupę, kurwa, na pocztę, bo wam się nie chce.
Tak mnie to wkur... Bo a mnie, mi to a Grzesiu, to ja przejmuję twój wkurw. Zapytaj pan. Mnie szybko, jaki jest mój... Jaki jest twój wkurw, Łukaszu? Już ci odpowiadam, Grzegorzu. Mój wkurw polega na tym, że wkurwiają mnie po prostu sąsiedzi. Jak to któryś z moich sąsiadów ogląda, to zapamiętaj mój pysk. Jestem na ciebie wkurwiony na to, że wpuszczasz ulotkarzy. Ja rozumiem, że ci ludzie muszą zarobić, ale kurwa, jak otwieram skrzynkę, a tam jest 50 ulotek, a pomiędzy nimi właśnie ważna wizo, no to jest pozamiatany. Tsunami reklam. Także ja pozdrawiam tych kurwa, co... Tryń, otworzy pani reklamy. Jak można takiego człowieka wpuścić, kurwa, żeby zaśmiecał tą skrzynkę? Zawsze się znajdzie jakiś pojebany sąsiad, który kurwa chce mieć tą makulaturę w skrzynce. No kurwa nędzy, nie róbmy tego, no. Chyba, że to ulotki z pizzą. I z promocją na pizzę. To co innego. No dobra, tylko pizza, ulotki są wpuszcza. A jakie ulotki pan chce dać? A tam na rolety, to wypierdalaj. To wypierdalaj. Dzwoni. A jakie ulotki na pizzę? A, zapraszam. Zapraszam, proszę, trzecie piętro. Ja nawet odbiorę, nie? No i tak to wygląda. Już najbardziej wkurwiająca uwaga myki. Uważajcie na to. To jest ostatnio, ja też odbierałem dużą ilość przesyłek, bo właśnie między innymi też kamerkę zamawialiśmy, mikrofon, jakieś takie małe pierdy. I oczekiwałem kuriera cały piątek. Dzwoni jeden kurier, drugi i trzeci już czekałem właśnie. Już cały, na to toner do drukarki. O, sobie przypomniałem, że scenariusz też wydrukować. Kurwa, już taki cały czekam. I ten kurier nareszcie się pojawił, dzwoni ten. Dzień dobry, kurier, proszę otworzyć. No to ja nawet nie zdążyłem, tylko pytałem, które piętro. Coś mi kurwa podejrzane? Otwieram, czekam. Kurwa, 10 minut czekam, nie ma. Skubani, tak kurwa po prostu się dostają, żeby wrzucić ulotki. A wiedzą, na przykład wybierają numer z ostatnich pięter, no bo tam chuj, nie sprawdzisz albo kurwa nie zejdziesz, więc dążą szybko na wpierdalać tą makulaturę i się ulotnić. Także uważajcie, pytajcie do kogo, pytajcie jakiego typu przesyłka i czy czekaliście, albo podajcie kurwa numer kuriera czy ten. Zaraz się, jak się zamota, no to taki chuj. Także ja apeluję. Przepraszam, nie obyło się bez agresji w tym odcinku, no ale akurat to jest bardzo irytujące. Co zrobić? Grzesiu, to co? Będziemy kończyć. Nie kończyć, no pizza się skończyła, odcinek się kończy. To co, jeszcze jedną zamówimy? Tak. Słuchajcie, widzimy za się hajs w z YouTube. Za hajs z YouTube'a będziemy balować, kurwa. Słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku. W międzyczasie odwiedzajcie nasz fanpage. Ja już mam takie naleciałości z update'a. Lajkujcie nasz fanpage oraz subskrybujcie nasz kanał, a my widzimy się w kolejnym wydaniu naszego fantastycznego show. Jeżeli chcecie z nami przeżywać, to może tak. Tego SoundClouda byśmy przypomnieli. Mamy coś SoundCloud. Takiego SoundCloud, tam możecie za darmo wszystkie ścieżki wideo, które macie. Jeżeli coś wam się spodobało, możecie wejść na ten adres, który się tutaj pojawi na dole i tam każdy nasz odcinek w formie podcastu możecie pobrać i słuchać nas po prostu tak jakby audycję radiową, czy wrócić do jakichś starych odcinków, czy wrócić i powiedzieć, o tu jest coś innego, to innego, co ty pierdolisz. O, i skrytować nas kurwa w komentarzach. Tak, jesteś niekonsekwentny, to się nie trzyma kupy. Chuj. Tak, zmieniasz bo mamy misję. Zdanie, kurwa. Bo my jesteśmy partią polityczną i musimy na prostu choćby skały srały, mamy ten twardy program. Pamiętajcie, że SoundCloud jest utrzymywany między innymi z waszych pieniędzy, także korzystajcie. Sklepem zajmuje się Grzegorz. Dostałem kilka sztuk darmowych. Dzięki jeszcze raz Grzesiu, że taki łaskaw i dałeś mi te fanty. Natomiast są bardzo fajne, użyteczne. Jakby ktoś chciał, to wrzucajcie. A jak nie, to po prostu nas oglądajcie. I apelujemy też, jeżeli chociaż nas oglądacie, nie wrzucajcie adblocka. Idźcie na ulicę i się opalajcie przy darmowej latarni, bo ona jest za darmo. Póki jeszcze macie ją za darmo, bo kiedyś nie będzie, Grzesiu, nie? Takie solarium dla ubogich, nie? Dobra, no to co? To nara. Jak się za naszych czasów żegnano? Servus. Kurwa, to w powstaniu chyba, Jesus Christ. Nie no, cześć, moje czasy, Grzesiu. Narka, pierwsze narki już wchodziły. Strzała. Strzała, nie? Tam. Siema. Siema. Siemka. Siema, no to siemka, strzała, siemka, nara, do servus. Następnych owiec. Pozdro. Kurwa, chlory, chamy i żule. Tak, po prostu. Jest najlepsze, że takie... I oni recenzują, znowu jeszcze random padnie. Kurwa, dwa pedały recenzują ulubiony serial, nie? Bo w polskim YouTube nie można się bawić dobrze podczas... Nie można, nie trzeba można, być nie, profesjonalistą! Nie można być dobrej zabawy. Dobrze, że już mamy tą przeprawę za sobą. Neonazistowski, Dany Trejo z meksykańskiego kartelu i murzyn z serialu Lost. Nie wiem jak się nazywał. Możesz coś takiego zrobić. Nie, dobra, ale nie wiem jak się nazywał. Jezu, zawsze cię może zapomina. Jakie to okropne. Jest coś w tym kurwa. Dobra. Likwidadora zwłok.